Agnieszka odbierze chleb dzień w Krakowie. W dzisiejszym wydaniu władze miasta apelują do parlamentu o zmiany w prawie. Stacje diagnostyczne do kontroli. Wielki zegar odmierza czas do Euro 2016. Zapraszamy. Nic nie wskazuje na to, by jeszcze w czasie tej kadencji posłowie zajęli się nowelizacją ustawy o ochronie środowiska. Jednak władze Krakowa apelują do parlamentu o jak najszybsze zmiany w prawie, pomimo tego, że działania te wydają się być bezcelowe. Nawet jeżeli ten apel, czy te apele są skazane, czyli istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że to będzie miało jakiś pozytywny oddźwięk, to jednak naszym obowiązkiem jest uzmysławianie parlamentarzystom, że samorządy czekają na te rozwiązania. Skoro już w lutym powiedziało się A, to powinno jak najszybciej się wypowiedzieć, należy powiedzieć również B. Natomiast prezes Polskiego Alarmu Smogowego przypomina, że regulacje, o jakie domagają się wraz z miastem, będą obowiązywać w Czechach. Takie rozwiązanie przyjęli między innymi nasi południowi sąsiedzi Czesi. Tam od roku 2023 wszystkie kotły domowe spalające paliwo stałe, czyli węgiel, biomasę, drewno, będą musiały spełniać minimalne wymogi emisyjne. Na rondzie matecznego został uruchomiony zegar odmierzający czas do rozpoczęcia styczniowych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Wielu dziwiło się, że stoi właśnie tam. Decyzję tłumaczy prezydent Krakowa. Spotykamy się tutaj na Matecznym nieprzypadkowo. To jest miejsce, w którym przecinają się wszystkie szlaki z północy na południe i z południa na północ i ze wschodu na zachód. W piątek odbędzie się losowanie grup mistrzostw, a w sobotę Polacy zagrają w Kraków Arenie z Danią. Polski Klub Ekologiczny domaga się od starostów nadzoru stacji diagnostycznych. Przedstawiciele klubu uważają, że samochody przechodzą przegląd techniczny, a nie spełniają norm w zakresie emisji spalin i hałasu. Jak twierdzi dr Tadeusz Kopta z Politechniki Krakowskiej, kontroli nikt nie przeprowadza, a wszystko odbywa się na oko diagnosty. Pogromcy Bazgrołów mają nowy sposób na walkę z malunkami w mieście. Chcą stworzyć plebiscyt na najgorszą elewację. Zwycięzca, czyli zarządca danego budynku, miałby dostać w nagrodę kilogram cytryn. Waldemar Domański twierdzi, że to dobry sposób na dotarcie do administratorów, którzy być może o problematycznych malunkach nic nie wiedzą lub po prostu nie chcą nic z nimi zrobić. Tym właśnie niezłomnym i takim, którzy się będą bronić od pogromców Bazgrołów, będziemy chcieli przydzielać nagrodę Front Maliny. Z czasem powstanie ranking lepszych i gorszych zarządców w mieście Krakowie. Przy okazji zidentyfikujemy te firmy, które robią to dobrze i te, które nie zasługują na to, żeby opiekować się Krakowie kamienicami i elewacjami. A teraz zapraszamy naszych widzów w niezwykłą podróż do Muzeum Witrażu. Można tu zobaczyć nie tylko ekspozycję, ale i przyjrzeć się z bliska procesowi tworzenia witraży. Z miejscem tym współpracowali wybitni artyści, tacy jak Józef Mehofer, Stefan Matejko czy Stanisław Wyspiański. Pracownia od ponad 100 lat pełni znaczącą rolę kulturotwórczą. Po więcej zapraszamy na lovekraków.pl. Do zobaczenia jutro.